Cześć, chciałbym pokazać Wam model Raptor, nowy z sklepu Nitrotech. Model napędzany jest silnikiem elektrycznym w skali 1 do 10, napęd przenoszony jest na 4 koła. Co jest nowością w sklepie Nitrotech, to to, że model jest w wersji do samodzielnego złożenia. Przed rozpoczęciem składania modelu pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją. Pokażę Ci ona krok po kroku, jak poprawnie złożyć Twój model. Przed rozpoczęciem budowy modelu sprawdź, czy zestaw jest kompletny. Sprawdź, czy w każdym wreszku znajdują się części wymienione w instrukcji. Oryginalnie zestaw zabiera narzędzia konieczne do złożenia modelu, takie jak zestaw śrubokrętów, klucz nasadkowy, olej do amortyzatorów, smart do dyferencjału oraz klej do śrub. Dodatkowo warto zaopatrzyć się w suwmiarkę, nożyk, szczypce, linijkę, olej do łożysk oraz klej typu kropelka. Przed rozpoczęciem budowy modelu zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją, z symbolami w niej zawartymi, poszczególnymi etapami składania modelu oraz uwagami co do potrzeby aparatury, baterii oraz warunków bezpieczeństwa. Pamiętaj, aby utrzymać porządek na swoim stanowisku. Proponuję zaopatrzyć się w ręcznik oraz kawałek twardej podstawki typu szyba lub pleksa. Zwiększy to komfort pracy. Po sprawdzeniu, czy zestaw jest kompletny oraz dokładnym zapoznaniu się z instrukcją, możemy przejść do budowy modelu.
We'll be right back.